Człowiek to zaledwie dwa miliony lat wstecz. Kosmos, Układ Słoneczny, w centrum z Bogiem Słońce radzi sobie doskonale bez nas już od miliardów lat. To nie my ludzie stworzyliśmy kosmos i to, że nasze oczy coś zobaczą, nie oznacza, że jest to od razu naszą własnością. To my w całości jesteśmy własnością Boga Słońca. I jemu należy się szacunek i świątynia, Świątynię zwaną Układem Słonecznym Bóg już ma. Teraz czas na przemianę ludzi, uznanie jednego prawdziwego Boga Słońce oraz na wprowadzenie świątyni Boga Słońca na ziemi, tej ziemi. A teraz prawidłowe kredo wiary. Wierzę w jednego Boga, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w tym fal elektromagnetycznych, dźwiękowych, kwarków, atomów i pierwiastków, niepostrzegalnych ludzkimi zmysłami. I w jednego Boga Słońce, gwiazdę jednostworzoną, która z gwiazdy pierwotnej sama z siebie się stworzyła przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Stworzony, a nie zrodzony. Współistotny sobie poprzedniemu. A przez Niego wszystko się stało. On to przed wszystkimi erami... Stworzył pierwiastki w skali mikro i układ słoneczny w skali makro, sam z siebie, wpisując się w galaktykę. On to ułożył układ słoneczny tak perfekcyjnie, że dzisiaj nam, ludziom, wydaje się, że podczas przesilenia zimowego zatrzymuje się on na trzy dni w okolicy gwiazdozbioru Krzyża Południa, zgodnie ze zjawiskiem precesji, i po trzech dniach znosi się na horyzoncie. On jednak od zawsze jest centrum stworzenia. On to powtórnie ujawni nam prawdę, swoją potęgę i chwałę a królestwo Jego w Układzie Słonecznym i na ziemi nie będzie końca. Z Niego jesteśmy stworzeni, Jemu podlegamy i w Nim się zawieramy. Pamiętam jako człowiek i pamiętajmy jako cywilizacja o regule wzajemności. Dlatego nigdy nie odrzucamy Boga Słońce, aby On nie odrzucił nas. Wierzę w jednego niepodzielnego Boga Słońce, który jest stwórcą, sponsorem wszelkiego życia na ziemi. Wiem, że on daje nam ciepło i światło, abyśmy mogli wzrastać i wyznaje jedyną prawdziwą genezę stworzenia świata. I proszę Boga o spokój duszy, zdrowie psychiczne oraz rozliczenie grzechów. Proszę o wprowadzenie prawa Bożego na Ziemi i odpowiednią ilość energii światła, abyśmy mogli istnieć i wzrastać w prawdzie i porządku Bożym. Królujesz nam od zawsze i na zawsze, nasz stwórco, Boże Słońce, Alfo i Omego. Bogiem jest Słońce i Duch Święty. A teraz na koniec i po raz ostatni wzywam pana Billa Burnsa, szefa CIA, na rozmowę. Osobiście. Długo nie będę czekał. Z Bogiem Słońce.